Ostatni mecz fazy grupowej Europejskiego Pucharu Narodów może być dla zawodników dobrą okazją, żeby otrząsnąć się z przedsezonowego letargu i wrzucić wyższy bieg. Oby tylko nie przesadzić z zaangażowaniem, to byłby najgorszy moment na złapanie kontuzji. Dziś Wisła Kraków zagra przeciwko Szoszo. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, a więc trener stawia dzisiaj na defensywę. Ideą tego systemu jest wyłączenie z gry zawodników ofensywnych rywali i odcięcie ich od podań. Tempo gry często zależy od defensywnego pomocnika, który kontroluje przestrzeń przed polem bramkowym i rozpoczyna wyprowadzanie piłki. Udana górna piłka, obrona przerobowana, mogą nie zdążyć z reakcją. Realizator prezentuje nam teraz ustawienie drużyny. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. Jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką operuje głównie środkowy napastnik, wspomagany przez przesuwających się do przodu pomocników. Strata, co zrobi przeciwnik? Klepią między sobą, próbują uśpić rywali, szukając dogodnego momentu na atak. Nie dawali rywalom spokoju, aż wreszcie udało im się przejąć piłkę w środku boiska. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Nie ma gola, piłka odbita od poprzeczki, wraca na boisko. No nie wiem, czy sędzia miał rację, odgwizdując spalonego. Wydawało się, że piłka wyląduje w siatce, ale tylko obił aluminium. Gdyby to wpadło, objęliby prowadzenie. Ależ go wypatrzył. Nic im nie wyszło z tego ataku. Jakub Bartosz. No, może być niebezpiecznie, Wiślacy. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Za chwilę Wisła Kraków rozpocznie z narożnika boiska. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Wybijają teraz do przodu. Będzie strzelał. Ma do kogo zagrać. Jakub Bartosz. Naciskają na niego. Nie dawali rywalom spokoju, no i piłka opuściła boisko. Mają wznowienie z autu. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Wspaniale przechwycił. Dobre, skuteczne podanie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Szansa na dośrodkowanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Ładnie się znalazł na skrzydle.
Będzie gol! Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Co za interwencja bramkarza. Wciąż remis. Gdyby nie on, musieliby teraz gonić wynik. No, będzie gol! I piłka w rękach bramkarza. No i kolejne jego dobre podanie. Jakub Bartosz. No, z tego miejsca można strzelać. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Dobry pomysł, dobre wykonanie, ten lob może zaskoczyć obronę. Katastrofalne podanie, łatwa strata, bardzo łatwo przejął je rywal. Patryk Małecki. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Nie doczekaliśmy się w bramce. Przed nami druga połowa spotkania trzeciej kolejki Europejskiego Pucharu Narodów. Teraz sprawy przyjmują poważny obrót. Dwie najlepsze drużyny grupy przejdą do półfinału. Zawodnicy czują tę presję, żeby wygrać, bo choć to turniej towarzyski, to wygrana pozostaje wygraną. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Jest szansa! Akcja skrzydłem. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Sadlok. Jakub Bartosz. Będzie zmiana. Jest przejęcie i mają szansę. No, uderzając z tej odległości, chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Piłka poza linią końcową i mamy rzut rożny dla Wisły. Z rzutu rożnego w pole karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Blisko już do bramki. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dawid Kort. Świetny odbiór na połowie rywala, jest szansa. Ma możliwość dośrodkować. No, przejął, ale nie opanował piłki. Ma na skrzydle dużo swobody.
Małecki. Dawid Kort. Zdążył w ostatniej chwili. No i przejęli w ostatniej chwili. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Dawid Kort. Uwaga, popatrzmy, atak Wisły. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Fatalne podanie, no i strata. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Dobry atak flanką. Zmiana. Wchodzi kolejny napastnik, czyli menadżer zespołu chce zwiększyć siłę w ataku. To się przyda, bo wciąż jest remis. Bez bramek to się nie zmieni. A kto ma je strzelać, jeśli nie napastnik? Udana górna piłka, obrona przerobowana. Mogą nie zdążyć z reakcją. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Świetny pomysł. Ten lob stwarza zagrożenie. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Pietrzak. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Jesus i Mas. Zdenek Ondraszek. Może spróbować uderzenia na bramkę. No i jest! Pierwsza bramka. Długo na nią czekaliśmy. Może będą następne. Ale na grę kombinacyjną pozostało w sumie niewiele czasu. Teraz będzie się liczyła brutalna siła w ataku. Oglądamy właśnie powtórkę pięknego gola strzelonego pod koniec meczu. Muszą teraz jeszcze tylko wytrzymać parę chwil. Ciekawe, czy im się uda. Trener nie może usiedzieć w miejscu i pokrzykuje do zawodników. Prowadzenie Wisły Kraków. No, udało się przejąć. Ładnie się znalazł na skrzydle. Strzela! Jedna z ostatnich akcji. Pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę? Patryk Małecki. Zdenek Ondraszek. Pietrzak. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Koniec meczu. Zwycięzcą jest Wisła Kraków. Mało brakowało, ale w końcu udało się...